We Lwowie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą profesorowi Mieczysławowi Gęborowiczowi, ostatniemu lwowskiemu dyrektorowi Ossolineum. W tym roku przypada 125. rocznica urodzin znakomitego naukowca, historyka sztuki. Tablica została umieszczona na kamienicy, w której profesor Gęborowicz mieszkał przez ponad 50 lat i powstała dzięki inicjatywie Ossolineum we Wrocławiu. Przyszło mu być dyrektorem w bardzo trudnych czasach, bo został przeznaczony na dyrektora przez księcia Andrzeja Lubomirskiego w kwietniu 1943 roku, a więc w czasie wojny, i był dyrektorem w konspiracji. Profesor Gęborowicz miał wiele okazji, żeby wyjechać ze Lwowa. Przed wojną był bardzo cenionym historykiem sztuki, był kierownikiem Instytutu Historii i Teorii Sztuki na Uniwersytecie Lwowskim, wykładowcą historii sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej i rzeczywiście łączył funkcję historyka sztuki z funkcją kustosza i muzealnika. W uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektor Lwowskiej Naukowej Biblioteki imienia Wasyla Stefanyka Warsyl-Fersztej, konsul Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Kocot, dyrektor Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki Taras Woźniak. Odsłonięcie dzisiaj tablicy profesora Gęborowicza przypomina o tym, czym był Lwów w międzywojniu i jaki wniósł dorobek tak naprawdę do światowego dziedzictwa, a tak naprawdę przypomina postać niezwykle zasłużoną dla Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, obecnie Narodowej Biblioteki imienia Stefanyka we Lwowie. Gdyby nie profesor Gęborowicz, nie byłoby tej biblioteki, tego zakładu i tego całej spuścizny europejskiej, takiej jaka ona dzisiaj jest i jest udostępniana badaczom z wielu stron świata. Wśród osób, które wzięły udział w uroczystości, byli lwowianie, a także osoby, które pamiętają profesora. Był to człowiek zawsze bardzo cichy, spokojny, ale widać było, czuło się, że reprezentował ogromny potencjał intelektualny i wymiar człowieczeństwa w najwyższej skali. Pracowałam dwukrotnie w Ossolineum, zresztą dzięki panu profesorowi w Ossolineum pracowało bardzo dużo Polaków lwowskich i niejako misją było zawsze pilnowanie zbiorów. Chciał, żebyśmy zaczerpnęli z tego ogromnego bogactwa, które ma Ossolineum. Miałam szczęście także w tym domu bywać wielokrotnie, rozmawiać z panem profesorem. Bardzo chciał i zrobił to nam, młodzieży lwowskiej, przekazać to, co wiedział. Zbieraliśmy się na tajne wtedy komplety, bo to były jeszcze czasy sowieckie. Była nas garstka młodzieży. Ta akcja nie mogła objąć zbyt szerokich kręgów społeczeństwa i opowiadał nam o historii Lwowa, historii tych ziem, historii świata, to, czego nas w szkole nie uczono. Tablica została sfinansowana z Funduszu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Po wybuchu II wojny światowej Sowiecie, a potem Niemcy, zlikwidowali zakład imienia Ossolińskich. Gęborowicz wraz z innymi pracownikami pomagał wywieźć do Polski cenne zbiory, rękopisy, rysunki, numizmaty, które w przyszłości będą stanowić podstawę kolekcji Ossolineum we Wrocławiu. Mieczysław Gęborowicz zmarł w wieku 91 lat. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim.